dowódca uroczystości. Radkomisarz Pietrusik melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystości z okazji Święta Policji. Witam Państwa. Dzień dobry. Panie i Panowie Oficerowie. 80 policjantów zostało dzisiaj mianowanych na wyższe stopnie służbowe. Natomiast 10 policjantów zostało nagrodzonych nagrodami finansowymi przez komendanta wojewódzkiego. Również 10 pracowników cywilnych policji otrzymało takie nagrody. Ponadto 6 policjantów otrzymało odznaczenia w postaci srebrnej odznaki zasłużony policjant i brązowej odznaki zasłużony policjant. Są także medale za długoletnią służbę, ale te medale będą wręczane na Wojewódzkim Święcie Policji, które odbędzie się 18 lipca w Lublinie. Praca policjanta bialskiego, no cóż, jest to teren specyficzny, ponieważ powiat bialski jest jednym z największych powiatów w kraju. Jest to 3. powiat, jeśli chodzi o obszar. Sąsiedztwo granicy, a więc przejść granicznych w Terespolu, w Słowatyczach i około 100 km granicy, także trasa tranzytowa A2. Sami panowie wiecie, jakie niosą przed nami wyzwania. Zostało wyróżnionych nagrodami motywacyjnymi bialskiego komendanta wojewódzkiego policji. W ten sam sposób nagrodzonych zostało także 10 pracowników cywilnych bielskiego garnizonu. W swojej wypowiedzi pan komendant Dudzik wspomniał rys historyczny naszej formacji. Powiedział, jak wiele przez te 95 lat ona się zmieniała. A ja chciałbym państwu powiedzieć tylko o tym, że te 89% poczucia bezpieczeństwa mieszkańców to puste miejsca przy stołach rodzinnych w święta, to wczesno ranne wyjście z domu, a powrót bardzo późno wieczorem, to służba dla drugiego człowieka kosztem czasu wolnego, kosztem swoich bliskich, swoich rodzin, ale warto, na pewno warto, bo służba dla drugiego człowieka pełniona w taki sposób, jak pełnią ją funkcjonariusze z powiatu bialskiego, jest pasją, a ta pasja daje olbrzymią satysfakcję. Niech ten pojazd będzie pobłogosławiony dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Akurat Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej otrzymała 6 takich samochodów jak ten, który stoi za mną. Pojazd marki Nissan, zespół, który zajmuje się pozyskiwaniem funduszy europejskich. Udało mu się stworzyć taki program w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, który pozwolił nam na zakupienie 42 takich pojazdów dla lubelskiej policji. 6 z takich pojazdów trafia dzisiaj do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. To bardzo dobra jednostka, osiągająca bardzo dobre wyniki, ale przede wszystkim taka, która dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie chodzi nam przede wszystkim o wyniki statystyczne pracy policji, ale o poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i to zadanie stawiam przed wszystkimi policjantami garnizonu lubelskiego. Dziękuję.